Hello na kanale. Dzisiaj gadany vlog, w którym poruszę temat moich początków w Norwegii, ale tak tylko delikatnie. Więcej będzie tu mowy o szukaniu pracy, gdzie możecie jej szukać, na jakie zawody jest popyt i tak dalej. Więc zostańcie ze mną. Przed chwilą nagrywałam takiego samego vloga, ale coś chyba nie tak było z głosem, więc teraz usiadłam na jakimś przystanku, który nie jest już w użytku. Czasem widzę jakieś podejrzenie, ludzie na nim siedzą, więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. I tak trochę z dołu będzie widok, bo nie mam siły tego telefonu trzymać wyżej. Ręka mnie boli. Ciężki jest. Dobra, a więc tak, bo sporo było komentarzy pod filmami, jak zaczynałam w Norwegii i tak dalej. Powiem wam, że u mnie za dużo od początku do teraz się nie zmieniło, bo ciągle jest ta sama branża. Ale dla tych, którzy zarzucają mi tutaj brak ambicji, od razu mówię, jaki brak ambicji, panie i panowie. Przecież ja zaczęłam na sprzątaniu jako sprzątaczka bez doświadczenia, a teraz jestem zawodową sprzątaczką z papierami, więc proszę tu brak ambicji nie zarzucać, bo trzeba było się nauczyć języka, zdać egzaminy zawodowe po norwesku, teorię i praktykę, więc jaki brak ambicji, jak tu trzeba było dać tyle od siebie. A że mi ta praca odpowiada, że zarobki są ok, zero stresu, no to już chyba nic nikomu do tego. Ja wiem, że na YouTubie i ogólnie w internecie zawsze jest wielu doradców, którzy wszystko wiedzą lepiej i potrafią doradzać, ale ja wiem, co chcę robić i jak nie będzie mi ta praca pasowała, to na pewno ją zmienię i na pewno dam wam też o tym znać. Siedzę sobie przy takiej dość ruchliwej ulicy, ale gdzie można tylko spacerować i sporo osób na mnie patrzy. A ktoś idzie sobie śpiewa, bo jestem właśnie w okolicy, gdzie są dziwni ludzie. No. Tak więc. O, jakiś dziadek się czai, czy żeby chciał do mnie podejść i coś zapytać. Podejrzany typ. No zobaczymy. Albo na kogoś czeka po prostu. Więc jak ze Sławkami sobie śpiewa, ale tak podejrzanie śpiewa, nie, że ma takiej vibe. I że ja zauważam, że jest sporo, większość ludzi na tym kanale, którzy komentują, którzy mają pozytywne te komentarze, nie są trollami, więc fajnie, dzięki za to, że taka społeczność się tutaj zbiera. Ja oczywiście nie mówię, że można mi tylko słodzić i mówić, że tak, że mam rację, ale po prostu jak są jakieś takie komentarze z dupy, żeby po prostu kogoś urazić albo pocisnąć i po prostu palnąć coś, żeby palnąć, to ja czasem nawet usuwam takie komentarze. Od razu też mówię, że nie jest mi przykro, jak ktoś mi coś tam pociśnie odnośnie wyglądu czy coś, no bo nie wiem, jakbym ja się martwiła o to, co ktoś powie o mnie, to naprawdę bym nie mogła nagrywać, bo pokazując się w internecie, trzeba liczyć się z tym, że zawsze znajdzie się jakiś tam troll, który będzie hejtował i spróbuje komuś ubliżyć. No ale mnie to nie rusza, więc jak są takie trolle, piszą takie komentarze, to spoko. Dzięki, że wchodzicie na film i wbijacie na reklamy, bo ja mam z tego jakiś tam przychód minimalny, bo nie minimalny, ale każde pieniądze cieszą. Zwłaszcza, że robię to tylko jako takie hobby czy forma spędzania czasu, dlatego. Mi tam pasuje zawsze dodatkowy hajsik. O, akurat idzie pan, który łowi tutaj rybki. Ja się dziwię, że tutaj można coś złowić. Później wam pokażę, albo zrobię przebitkę po prostu. Jest taki strumyk, taki dosyć wartki, ale nie głęboki. I tylu tu jest wędkarzy. Ja nie wiem, co można łowić w takim miejscu. Ale widać, że coś bierze, bo inaczej by nie przyjeżdżali tu codziennie, nie? A tak zawsze z pięć samochodów stoi i wędkują. Ale zjadłam taką rybkę z patelni, taki chrupiący ogon. Nie mam. Dobra, bo już widzę, jak zwykle temat odchodzi. Miałam mówić o pracy w Norwegii, o moich początkach. Tak jak wspomniałam, moje początki są takie, jak i koniec, czyli w sumie to, co nadal trwa. Zaczęłam na sprzątaniu i dalej robię na sprzątaniu, mi ta praca odpowiada. I jestem zadowolona. Jak będę chciała zmienić, na pewno dam znać. Jak macie jakieś super oferty, to przyjmę. Ale musi hajs się zgadzać, nie chce się jakoś bardzo narobić, więc ciężko będzie o taką pracę. A poza tym, wiecie, już kilka lat robię na tym ośrodku, więc jak tak dalej pójdzie, może dostanę jakiś rabat na pokój, jak będę starą babcią. Ech. Taki żarcik. Jeśli jednak mowa o pracy w Norwegii, myślę, bo niektórzy pytają, czy się opłaca jeszcze do tej Norwegii wyjeżdżać, i powiem wam tak.
Jeśli tak jak ja będziecie pracować i wydawać tutaj w Norwegii, to się opłaca, no bo wiadomo, były podwyżki, jest inflacja, ale to jest wszędzie. A tutaj mimo wszystko ten standard życia dalej jest spoko i nawet po tych podwyżkach można żyć na spoko poziomie, więc dla tych, którzy wydają w koronach norweskich, zarabiają w koronach norweskich, jest nadal okej. Okay. Inna sytuacja jest, gdy na przykład pracujecie w Norwegii, a macie do utrzymania rodzinę w Polsce i te korony musicie przewalutowywać i wysyłać na polskie konto. No to wtedy już sytuacja nie wygląda tak fajnie, bo jak większość osób wie, a jeśli nie wie, no to korona naprawdę poleciała w dół. I jak tu jeszcze kilka lat temu była za 50 groszy, no jedna korona była warta 50 groszy, to teraz jedna korona jest warta 30 groszy, a jeszcze, nie wiem, z 8-9 lat temu była nawet 60 groszy warta, czy tam ponad 50, no to jest różnica, naprawdę jest odczuwalna, bo kiedyś można było przeliczać przez pół, że nie wiem, 10 tysięcy koron to 5 tysięcy złotych, no to teraz 10 tysięcy koron to jest jakieś 3 tysiące złotych, więc naprawdę różnica jest odczuwalna. Jak jadę do Polski, no to naprawdę ja się boję do Polski jeździć, no bo tak te korony uciekają, że to jest szok, lepiej wydawać w Norwegii. Więc jeśli chcecie wyjechać z Polski, żeby właśnie wysłać pieniądze z Norwegii do Polski, no to myślę, że są bardziej atrakcyjne kraje, tak jak Niemcy, czy może Anglia. Chociaż jak porównuję Anglię i Norwegię, no to wydaje mi się lepszy standard życia tutaj w Norwegii, lepsze zarobki. No ale też ciężko powiedzieć, bo osobiście nie pracowałam ani w Niemczech, ani w Anglii, więc musicie poczytać, się zorientować, ale no korona norweska bardzo słabo stoi i też może świadczyć o tym, że się średnio opłaca. Jezu, ja tak dużo nigdy nie gadam. Już mi się gardło zdziera. Zwłaszcza, że przed chwilą znowu gadałam 20 minut, ale chyba film się nie nada, więc od razu nagrywam drugi, bo później będzie mi ciężko się na to zebrać. O czym mówiłam? A, zwłaszcza, że widać, że korona się mniej opłaca, bo sporo osób wyjeżdża z Norwegii, właśnie sporo fachowców, sporo Polaków i widać na rynku już braki, że jest to odczuwalne. Tak więc jeśli nie macie nic, co was trzyma w Polsce, to może jest to dobry czas, żeby przyjechać do tej Norwegii i zacząć pracować tutaj. Czekajcie, o trochę, o. Bo naprawdę jest spore zapotrzebowanie, teraz już nawet często bez żadnego języka chcą. I choć zawsze było tak, że na budowach i w wielu miejscach pracy nawet język polski był wystarczający, bo jest tylu Polaków, że naprawdę można sobie poradzić. Najgorzej gdzieś zacząć i się zahaczyć, bo później już możecie, wiecie, a tu poznacie kogoś, a tam poznacie kogoś, ktoś was wkręci i jakoś to idzie. Ale teraz nawet już właśnie nie dość, że ten norweski nie jest wymagany, no bo znając norweski to naprawdę już jest duży plus. Po prostu angielski jest wystarczający, wszyscy po angielsku gadają. Tak się zdziwiłam, jak widziałam w jakimś komentarzu, ktoś napisał, że po angielsku tu nikt nie mówi. Mówię, o czym kobieto mówisz, bo to jakaś pani była. Wszyscy tutaj gadają. Małe dzieci gadają lepiej niż u nas ludzie w gimnazjum. Poziom angielskiego jest naprawdę na wysokim poziomie, więc z angielskim na pewno się wszędzie porozumiecie. Nie trzeba znać norweskiego. Oczywiście norweski jest to duży plus. Myślę, że to jest normalne, tak samo jak u nas jest sporo osób z zagranicy, czy to z Ukrainy. I jak mówią po polsku, to jest inaczej odbierane niż jak mówią po angielsku. I ta sama zasada jest tutaj, jak i pewnie w każdym państwie na świecie. Jeśli rozmawiasz po angielsku, spoko. Ale jeśli rozmawiasz w ich ojczystym języku, to też inaczej na ciebie patrzą i jest to spory atut. Jeśli chodzi właśnie o pracę, no to teraz jest dobry moment, żeby przyjechać do Norwegii, jeśli nic was w Polsce nie trzyma i nie zależy wam przelewać złotówek na polskie konto. Mogę wspomnieć, jak wyglądały moje początki. Mi bardzo zależało, żeby znaleźć jakąkolwiek pracę, bo już prawie pół roku siedziałam w domu, nie mogłam niczego znaleźć. Wszystkie strony typu, gdzie wysyłacie CV, jakieś ABC, Work, coś tam, nie wysyłajcie, bo nigdy nie było odzewu z takich stron. To jest w ogóle bez sensu, chyba zbierają wasze informacje tylko i tyle. Bardziej polecam szukać na stronie fin.no, czyli finn.no, norweska strona typu OLX, gdzie macie wszystko, pracę, rzeczy, nieruchomości. Albo grupy na Facebooku, tak jak Polacy w Norwegii, Polacy w Oslo, Polacy w Stavanger. I naprawdę sporo ofert pracy. Oczywiście wcześniej zorientujcie się, czy te osoby mówią prawdę, bo czasami zdarza się jakiś post, w którym ktoś pisze, że został oszukany. No ale myślę, że to jest jak wszędzie, zawsze znajdzie się jakiś cwaniaczek, który próbuje
na czyimś nieszczęściu sobie zarobić. Dlatego szukajcie dokładnie, sprawdzajcie, czy to nie jest jakoś nowo powstały profil. Warto zwłaszcza na początku się czegoś złapać, bo każda praca jest spoko, właśnie jakby robicie już sobie numer personalny. Ciężko na początku w Norwegii jest na pewno znaleźć mieszkanie, bo zazwyczaj nie dość, że chcą 3-miesięczny depozyt, który wynosi dosyć sporo, bo czynsz razy 3, zwłaszcza w miastach, nie wiem, tak jak Oslo, Drammen, Stavanger, Bergen, tam gdzie jest właśnie więcej ludzi. No bo jest to spory koszt, jak ktoś przyjeżdża z zagranicy i chce się zatrzymać w Norwegii i ma zapłacić od razu 3 miesiące depozytu plus czynsz, no to jest to spora kwota. Wiem, że czasem zamiast depozytu można wybrać taki niezwracalny, jakby to nazwać, jakby depozyt, a nie depozyt, bo depozyt wam się już nie zwraca. To jest coś na poczet kosztów, on chyba kosztuje więcej niż miesięczny czynsz. I to jest takie zabezpieczenie dla tego, który wam wynajmuje, że w razie szkód ta firma ponosi za to odpowiedzialność, a nie wynajmujący. O, jeszcze chciałam dodać, że pracując w Norwegii macie stawki minimalne zależne od zawodu. Ja nie wiem, jak to jest w Polsce, czy też jest na przykład stała jakaś pensja minimalna w konkretnych zawodach, czy po prostu jest ogólna polska minimalna i w żadnym zawodzie nie możecie zarobić mniej niż... Nie wiem, czy jakiś Polak nie jechał, tak patrzę ciągle, jak usłyszał, że po polsku gadam. Trudno. Nie wiem właśnie, czy w Polsce też tak jest, że na przykład sprzątaczki minimalnie mogą zarabiać tyle, na kuchni tyle i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest coś takiego. W większości zawodów, z tego co się orientuję, i niestety nie ma tak jak w Polsce, że na przykład w Warszawie będziesz zarabiać więcej, no bo jest drożej, koszty życia są droższe, koszty wynajmu są droższe. Więc stawka jest większa tutaj, nieważne gdzie będziesz pracował, czy to jest Oslo, czy jakieś tam, wiecie, mała miejscowość. Stawka minimalna obowiązuje wszędzie ta sama, a jak to jest z takimi pracami, gdzie jest sporo chętnych osób, jest to zawsze właśnie branża sprzątająca, bo nie trzeba za bardzo żadnych papierów, każdy może złapać się takiej pracy, więc pracodawcy chcą zawsze płacić minimum, które jest niezbędne, ciężko dostać jakieś tam awanse w takiej pracy. Ciężko się wykłócać też jakąś podwyżkę, no bo chętnych na twoje miejsce jest wielu i pracodawca zdaje sobie z tego sprawę, więc to jest taki minus pracy właśnie bez papierów. Całe szczęście, że ja te papiery mam, no to przysługuje mi jakiś tam dodatek za to, że je posiadam. I też łatwiej znaleźć pracę, no bo na przykład w gminie wymagają, aby mieć na przykład te papiery, znajomość języka itp. Więc warto zawsze wyrabiać papiery. Jeśli planujecie dłużej być w Norwegii czy w innym państwie, no to spoko, jest to wyrobić. Ja wiem, że się nie chce. Chociaż ja jak usłyszałam, że dzięki temu będę miała podwyżkę, to od razu dążyłam, żeby tą podwyżkę dostać, te papiery wyrobić. No ale różnie jest. Niektórym się po prostu nie chce ani uczyć angielskiego, ani norweskiego. Po prostu tak jak zaczynają, tak też cały czas w tym samym miejscu stoją. Ale ja też nie mogę za bardzo mówić, bo na pewno znajdzie się ktoś, że przecież dalej sprzątasz i zera ambicji. No ale mi to odpowiada, bo wiecie, w sklepie zarobicie dużo mniej. Właśnie w Norwegii jest tak, że praca fizyczna jest lepiej płatna niż na przykład praca na kasie w sklepie, czy też w sklepie z ubraniami, czy też na kuchni, w hotelarstwie. No dlatego ja się trzymam tej pracy, bo naprawdę spoko można zarobić, nie macie żadnego obciążenia takiego, wiecie, psychicznego, nie stresujecie się. No ja akurat w takim miejscu pracuję coś jak ośrodek zdrowia. Kiedyś o tym wspominałam, no to są tu osoby, które umierają w tym ośrodku, że jesteście pierwszą osobą, które widzą, że ktoś umarł w pokoju, musicie to zgłosić. Nie zdarza się to często, albo widzicie pacjentów, którzy naprawdę są już w strasznym stanie i dogorywają. Więc dla niektórych może być to obciążenie psychiczne, ale wiecie, to nie jest moja rodzina, więc to są dla mnie obcy ludzie tak naprawdę i jakoś tym nie przejmuję, zwłaszcza, że jak sobie pomyślę, że te dziadki, wiecie, większość z nich podróżowała, zwiedziło pełno państw, emerytura w Norwegii też wygląda inaczej, nie ma tak jak w Polsce, że większość ledwo żyje od pierwszego do pierwszego, tyle co starczy na leki, oby dociągnąć do końca miesiąca. Nie, no tutaj mają całkiem inne te życie i ja tak sobie myślę zawsze, kurde, naprawdę dziadki miały spoko życie, żeby w Polsce był taki standard, żeby starsi ludzie mogli tak żyć, naprawdę byłoby wspaniale, więc nie, że nie jest mi ich szkoda, tylko po prostu
takie życie, jak oni przeżyli, to naprawdę wielu może im pozazdrościć. Więc... A jak się tak męczą w tych łóżkach, naprawdę czasem sobie myślę, że lepiej już, żeby się nie męczyli, bo jak oni nie wiedzą, co się dzieje w ogóle i tak... Naprawdę, męczą się ci ludzie, którzy to mam wrażenie, że tylko taka jakby... jak to się mówi, taka wegetacja, już czekają na ten koniec. Często są takie, tacy pacjenci, co po prostu patrzą w sufit, ani telewizor nie jest włączony, ani nic i tak cały dzień. Teraz zawsze sobie myślę, o czym oni myślą w takich chwilach, jak tam wpadam do pokoju, jest, wiecie, jakby w innym świecie byli. No ale, no więc z jednej strony może być obciążenie psychiczne, ale ja jestem akurat na to odporna. Kiedyś wspominałam, że był taki jakiś dziadziuś tam, z którym się tak trochę zżyłam, że wiecie, go zabierali chyba do domu starców, nie jestem pewna. No to łezkę miałam wokół, no bo tak się widać, że zależało mu na mnie i tak pogadaliśmy sobie zawsze coś i był taki smuteczek, no. Łezka wokół się zakręciła, no ale żyje się dalej. I po prostu trzeba doceniać właśnie swoją rodzinę, jeśli macie dziadków, babcie, naprawdę jedźcie do nich na kawkę, na herbatkę, zadzwońcie do nich, jak macie daleko, bo dla mnie takie relacje rodzinne są ważne, ja staram się trzymać ze wszystkimi dobry kontakt, czy to z moimi ciotkami i tak dalej, kuzynostwem, to uważam, że fajnie jakąś tą relację mieć, bo ja wiem, że każdy jest zalatany, też nie mieszkam w Polsce, więc jako tako ten kontakt, dobrze jest Messenger, ale myślę, że warto, warto naprawdę energię przeznaczyć na właśnie na rodzinę, na kontakt i jakoś trzymać fajnie te relacje. I wiecie, miał być film na temat Norwegii, życia w Norwegii, praca w Norwegii, moje początki, a ja gadam tutaj o relacjach z rodziną. Dlatego uważam, że powinien być jakiś Q&A. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące Norwegii, życia w Norwegii, pracy w Norwegii, to ja po prostu zbiorę te pytania i na nie odpowiem, bo tak jak ja mam gadać na jakiś temat, to ja mam zaraz tysiąc innych tematów i ciężko trzymać mi się jednego. Dlatego myślę, że zakończę na tym ten film. Dla tych, którzy mają pytania, proszę napiszcie w komentarzach. Ja postaram się zrobić jakiś zbiorczy film, jak troszkę tych pytań się uzbiera i na wszystkie odpowiedzieć. Co tu jeszcze mogę dodać? Nie wiem. Tak więc dzięki za oglądanie. Wpadajcie na Instagram i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!